stanowione przez władców, sędziów czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego, czy zostało zatwierdzone przez władze państwowe, czy też nie. Ponadto jest niezbywalne, więc nikt nie może go człowieka pozbawić. To prawo stoi przed wszelkim prawem stanowionym. Każdy porządek prawa musi się na nim opierać, a prawdziwy postęp musi być oparty na sumieniu, inaczej nie będzie postępem, uczył papież Benedykt XVI. Prawo naturalne nie jest wymysłem Kościoła. Myślenie na jego temat przewijało się, począwszy od starożytności greckiej i rzymskiej, przez wszystkie epoki historyczne, aż do współczesnych. Zastanawiali się nad nimi Empedokles, Platon, Arystoteles i Cyceron, Seneca.